W niedzielę 17 czerwca w Izdebkach odbyła się trzecia edycja Festiwalu Miodowego. Pomimo niesprzyjającej aury, wydarzenie cieszyło się sporym zainteresowaniem mieszkańców i przybyłych gości. Honorowy patronat nad festiwalem sprawował wójt gminy Nostrzec Stanisław Żelaznowski. Jesteśmy w okolicach dworu w Izdebkach, w miejscu, gdzie bierze swój początek kilka różnych projektów, ścieżek. Za mną wiklinowa altana, która również powstała w ramach projektu. Wykonane to zostało przez osoby, które brały udział w tymże projekcie. Jak widzimy, wszystko się pięknie przyjęło i żyje. Przy samym dworze 4 lata temu założyliśmy sad tradycyjny. I chyba od tego właśnie zaczął się rozwój terenu wokół pałacu, wokół dworku w Izdebkach. Powstał sad tradycyjny, gdzie posadziliśmy około 80 różnych odmian starych drzew owocowych. Jabłonie, grusze, śliwy i pięknie to się wszystko przyjęło. Dzisiaj już mamy kilkuletni sad, nawet na niektórych drzewkach pojawiły się owoce. Następnie powstała koncepcja założenia w tym otoczeniu sadu, w tej części leśnej, ogrodniczej, założenia pasieki i takowa pasieka w tej chwili pięknie funkcjonuje, już mamy kilkanaście pszczelich uli. Festiwal Miodowy w Izdebkach był podsumowaniem proekologicznego projektu pod nazwą Budowa infrastruktury przy Dworskiej Gminnej Pasiece wraz ze ścieżką dydaktyczną i powierzchnią miodną. Projekt miał na celu promocję działań na rzecz ochrony bioróżnorodności poprzez edukację ekologiczną oraz terenowe formy pracy. W przedsięwzięcie zaangażowały się dzieci i młodzież ze szkół z terenu gminy Nostrzec, pracownicy i podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy imienia Anny w Izdebkach oraz lokalna społeczność. Wszystko zaczęło się dokładnie 3 lata temu, kiedy pozyskaliśmy stosowne dofinansowanie z Funduszu Naturalnej Energii. Wtedy realizowaliśmy projekt pod nazwą Budowa Dworskiej Gminnej Pasieki. Została założona pasieka składająca się wtedy z 3 uli. Zostały przeprowadzone działania warsztatowe. Natomiast społeczność lokalna, angażując się w te działania, wskazała, jak bardzo ważne dla naszego funkcjonowania są owady zapylające. Ponadto powstała powierzchnia miodna i to był tak naprawdę zaczątek, fundament dla tych działań z ochrony bioróżnorodności i zapylaczy na terenie gminy Nostrzec z 2 roku, kiedy organizowaliśmy drugi festiwal miodowy. Zorganizowaliśmy podobne działania, natomiast wtedy już było to dofinansowanie z Fundacji Orlen. Realizowaliśmy wtedy działanie pod nazwą Rozbudowa Dworskiej Gminy Pasieki wraz z powierzchnią miodną. Pasieka została rozbudowana o dodatkowe ule oraz powierzchnią miodną, aby zabezpieczyć funkcjonowanie zapylaczy. Wtedy też zrealizowaliśmy konieczne warsztaty wśród dzieci i młodzieży na terenie gminy Nostrzec. Tego roku, mając na uwadze, jak ważna jest edukacja w obszarze ochrony bioróżnorodności, w obszarze środowiska naturalnego, zdecydowaliśmy się na kontynuację tych działań i na ewaluację dotychczas przeprowadzonej aktywności w tym obszarze. Poza tym, że rozbudowana została powierzchnia miodna, stworzona została również ścieżka dydaktyczna składająca się z 13 tablic edukacyjnych. Uroczyście otwarta podczas wydarzenia ścieżka dydaktyczna swój początek ma przy stawie w Izdebkach. Podążając za tablicami, na których zawarte są informacje o pszczołach, historii bartnictwa i pszczelarstwa w Polsce, różnych gatunkach roślin miododajnych, przechodzimy przez część zabytkowego parku, docieramy do dworskiej pasieki i odtworzonego sadu dworskiego. Wszystko to możliwe w tym roku było dzięki dofinansowaniu z Fundacji Orlen w ramach 5. edycji programu Moje Miejsce na Ziemi. Natomiast pozyskanie środków zewnętrznych na realizację tego rodzaju działań to nie wszystko. Ważne jest, tak jak przed chwilą powiedziałem, zaangażowanie społeczności lokalnej. W działania te poza uczniami i podopiecznymi Środowiskowego Domu Samopomocy angażują się lokalni pszczelarze, seniorzy oraz wszystkie osoby, które mają na celu w jakiś sposób zabezpieczenie, funkcjonowanie tych zapylaczy. Dlatego również pragnę dzisiaj podziękować wszystkim osobom, które pojawiły się przez te 3 lata,
gdzie zrealizowaliśmy dziesiątki godzin warsztatów, gdzie nasadziliśmy setki roślin miododajnych. Za poświęcony czas oraz zaangażowanie w te nasze działania, których efekty widać dzisiaj, bo efekty to nie tylko widoczne ule w pasiece czy ta ścieżka edukacyjna, najbardziej wymierne efekty, korzyści z realizacji tych wszystkich programów to przede wszystkim wzrost świadomości i wiedzy na temat funkcjonowania i bezpieczeństwa zapylaczy, w tym również i pszczół. Podczas niedzielnej imprezy dostępne były także liczne atrakcje dla dzieci oraz stoiska z miodem i zdrową, ekologiczną żywnością.